Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, czyli Mood or Mood, the OG icon. Period. Say no one. Słuchajcie, postanowiłem, że stworzę dla was coś nowego. Eksperymentujemy cały czas z YouTube'em. Sprawdzamy, co wam się podoba ode mnie, bo mamy wiele pomysłów. I na YouTube już od dłuższego czasu jest w trendzie reakcje na jakieś różne rzeczy. Na TikToki, na filmy na YouTube, jakieś śmieszne komplikacje. Ale wydaje mi się, że nie ma takiej osobowości, just like me, myself and I, która by tak fajnie reagowała na różne rzeczy. Nie ukrywam, że będę unikał jakichś TikToków, YouTube filmów itp. itd. Ale jakieś, wiecie, premierowe teledyski, pokazy, jakieś show, chętnie zobaczę z wami na żywo. I jest do tego okazja do pierwszego odcinka, bardzo się cieszę, ponieważ premierowo niedawno wyszła piosenka Cleo oraz Lexi. Cleo oraz Lexi. Słuchaliśmy już piosenkę, ale nie oglądaliśmy teledysku i obejrzymy ten teledysk razem z wami, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że będziecie enjoy this video. So zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale. Bardzo bym chciał, żebyśmy dobili 100 tysięcy subskrypcji jak najszybciej, żebym mógł sobie przyczepić srebrny przycisk do mojej koszulki i nie wiem, chodzić w tej koszulce non-stop. Myślę, że możemy zacząć od konkretów. Mam tutaj sama my computer. Nie będziemy pokazać firmy, ponieważ mi nic zapłaciła, musiałem sobie mieć za własne pieniądze ten sprzęt. Oh wait, pisałem z caps locka. Okej, okay, a więc tytuł piosenki to polskie Mexico. Well, nie ukrywam, że na meksykańskie jedzenie no wiecie, co się zawsze po nim robi. So, trzeba przyjść do konkretów i nie będziemy obijać bawełny. Zobaczymy, co Cleo i Lexi mają do zaproponowania. Z tego, co pamiętam, Lexi ostatni raz w utworze muzycznym słyszeliśmy 2 lata temu? Na premierze Team X ze Stuartem Burton Close. Czy ktoś wie, co się z nim dzieje? Hello? Okej, kochani, zaczynamy, oglądamy. Będziecie mieć tutaj gdzieś w rogu pewnie fragmenty od Simona. Nie będziemy puszczać całego, bo jeszcze nie wiem, jak to działa z prawami autorskimi. Cóż, najwyżej będziemy potem w wideo siedzieć w więzieniu. Nie chcemy reklam. Zaczynamy! Wait a minute, czy to jest Cleo czy Cardi B? I'm Gagachandra. This is a gag. No, what the fuck? Co tutaj robi kiełbasa? Polish mango? Czy to jest cebula? Nawet ja to wiem. Byłem Magdą Gessler, więc muszę takie rzeczy wiedzieć. This bitch, o, mi się wydaje, Cleo, jeśli to jest przekaz tej piosenki, jeśli dobrze myślę, ona ma na sobie Anaconda Boa, nie pamiętam, jak się nazywa ten wąż, taki sam jak miała Britney Spears, MTV Awards 2005, 2004, 2003, pamiętasz, jak miała tego węża? I mi się wydaje, że Cleo tutaj zrobiła przekaz, że jest hashtag free Britney and hashtag support Britney, ponieważ to jest the same snake and a lot of money. Ciekawe, czy zostaje takie same napiwki jak ja w tej wannie. Ja bym się już topił w tej wannie. Okej, okej, mamy tutaj powrót trochę do starych dziejów. Cleo, Donatan, my Słowia, nie wiemy jak. Okej, to już było, to już było. Continua. Czy możemy jedną rzecz ustalić? Czy to nie jest tak, że to Cleo before Miss Ariana Grande z kudzygiem? Ha? Ha? Ariana? Szykuj się na protest. Nie, proces. Proces czy protest? Proces. Oficjalnie zostaje adwokatem Miss Cleo. Okej, mamy pierwsze ujęcie Miss Lexi? I też trzyma węża. Ale w pierwszej chwili nie poznałem. Mega niepodobnie do siebie wyglądała z tym takim mocnym makijażem. W sensie, żeby nie było, że mam coś do mocnego makijażu. Jakby ja nie noszę makijażu, ale nie jest, nie, chyba nikt z nas nie jest przyzwyczajony do jakby pomalowanej lekcji. Wiecie co, to jest zawsze taki szok. Ale kontynua, kontynua. Ona sobie figurkę wszczepiła w samochód. Skubana. I ona wyszła jak w odlotowych agentkach, wiesz co chodzi? Jerry, I'm here! Pamiętajcie, ja zawsze byłem Clover. The stupid blonde girl. Nie wytrzymam, Cleo dostała w paczce ten prezent od Media Expert. Bo ona chyba była, ona była przez chwilę memem, że śpiewała Media Expert, nie zastąpiła Ewelinę Lisowską. Ale znaczy trzymać dystans do siebie. Uwielbiam, jak są ten słowa, musicie zobaczyć, kochani, wejdźcie sobie w opis i nie wiem, czy Cleo to robiła, czy kto, ale to jest iconic. Na przykład jest śpiew i przed tym jest mikrofon i dwukropek Cleo Lexi, to jest iconic. Ja powiem, wstawcie tutaj na samym dole emotkę sędzie judging mood or mood. To nawet ktoś, był człowiek od stylizacji paznokci. No,
paznokci. I oni zrobione w Puerto Rico, tylko w Żyrardowie. Między Warszawą a Łodzią. No i nie zaprosiły nas. Pewnie też chciały, żebym nie zagrał Cardi B, ale pewnie Kasi mniej mogły zapłacić. Mniejszy budżet, no cóż. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Ale z całą miłością do ten, ale właśnie leci refren i ja muszę to zaśpiewać pod muzykę. I say I like it like that. Super pomysł, fajny jest vibe tego wszystkiego, ale za bardzo to jest Cardi B, za bardzo to jest Cardi B. Oh my god, this is a look? A chcę zobaczyć go całego. This is something. Róże. Weźmy pod uwagę jedną rzecz. Chloe is beautiful. She's a woman and she's a beautiful. To coś na głowie i z tego co widziałam, ona na live chyba z Lexi mówiła, jak to się nazywa. Ja niestety nie pamiętam, jak to się nazywa, także przepraszam was bardzo, napiszcie mi w komentarzu. Ale this piece na jej głowie, tatuszko, to się świeci. Okej, ale spódnica do tego jest paskudna. Mamy Lexi. It's time for Lexi Chaplin. Okej, okay. Kill me or something, but Lexi brzmi jak Rihanna. Słychać, że to jest taka mocna obróbka po prostu, ale mega brzmi jak Rihanna i lubię ten fragment, jak robi. Przypomniało mi się, jak Freeze łaskotał wersów, ale potem jak ten żółw. O, i stylówka, bardzo fajne, co? W sensie jakby krój oczywisty dla Lexi, czyli taki mega luźny, ale mega mi się podoba. Nawiązanie do Frida, czyli tak naprawdę kim jest Frida? Zasłynęła ze swoich autoportretów i właśnie nawiązań do takiej kultury meksykańskiej itp. itd. Bardzo pokazała swoje korzenie, także mega cool, pasuje do tego teledysku. Czy Miss Cleo właśnie siedziała przy jednym stole with Mr. Donald Cheetos Trump and Vladimir Putin? I w ogóle wygląda jak Vladimir Putin skrzyżowany z Jarosławem Kaczyńskim. Wyobraźcie sobie mieć takiego ojca. A kocham perukę, jaką ma Donald Trump tutaj. Patrick Demoy. No, nie. Okej, okej, dance. Okej, znowu mamy powrót do Słowianek. Już chyba każdy się zmęczył tym tematem Słowianek. Wydaje mi się, że były Słowianki, potem było W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. Tam chyba już nie było tego. I znowu powrót do tego, tak jakbyście weszli do wanny myć się po mamie. Czyli something disgusting. But jeśli Cleo to czuje, ale fajny tutaj jest góra, taka lateksowa, something. Okej, nails. Okej. Sponsoring. Sponsor programu. This is the same snake, jaki miała Britney Spears. Nikt mi powie, że nie. O, ubijanie masła, I got it. Czy to był ten od Blanki Lipińskiej 365 dni? Musiałem co? No, to nie on. Czy to jest mini mic? To... Tak, to jest mini mic. A, że jest mini Dawn. Jakby co, grałam też Dona w teledysku Adrianny Skon. Well, teledysk spoko. Czy zagrałbym tą rolę jeszcze raz? Absolutely not. Okej, okay, film się już skończył, sam cały teledysk. Jakbym miał dać ocenkę tego, co obejrzałem, mogę dać 4 na 5? W sensie, daję minus za tego Donalda Trumpa i TP i TD, ponieważ to są słabe odniesienia, wydaje mi się, że nie powinno się zaczepić tych tematów. Czego mi zabrakło w tym teledysku? Mnie? No, just kidding. W sumie to nie. Mnie. Stylówki Cleo, gorgeous, ale to jest chyba tendencja taka, jak ktoś się skupia na górze, jest bogaty, góra i w ogóle itp. To jest mega basic dude, tak jak było właśnie ta stylówka z tym happiest i tutaj cała taka piękna, bogata, świecąca, w ogóle nabija światełka, gorgeous, a spódnica jest taka basic. Well. Fragment, ja już zapomniałam o tym, że Lexi tam było, tutaj była. Spoko też, fajnie. Chyba wszyscy czekamy na solową nutkę Lexi i to było chyba na tyle. That was my reaction! Cleo and Lexi. Słuchawki mi się poblątały. So, to był pierwszy odcinek takiej reakcji. Napiszcie mi w komentarzu, czy podobałaby się wam taka seria, żebyśmy coś jeszcze oglądali. No i oczywiście, co mielibyśmy oglądać? Piszcie w komentarzach, co chcielibyście, żebym ja obejrzał. Ale nie chcę, żeby to było coś takiego, wiecie, nie wiem, piosenka, ekipa to nosi, coś tam, coś tam. Tylko bardziej, wiecie, jakieś, nie wiem, wydarzenia, może z mody nawet jakieś takie. Coś, co by was interesowało, także piszcie. Oczywiście przypominam wam o subskrypcji, łapkach w górach. Co? Łapkach w górach. Łapkach w górach. Jak pieski, hała. Oczywiście, że przypominam o Instagramie i TikToku, tam też koniecznie mnie zaobserwujcie. Thank you so much. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Bye.